Zainteresowanie w ostatnich dniach szczepieniami jest dosyć spore. Zgłasza się do nas wielu chętnych na szczepienia. Staramy się, aby to wszystko przebiegało jak najbardziej sprawnie i żeby pacjenci byli jak najbardziej zadowoleni. Pacjent zarejestrować może się na kilka sposobów. Po pierwsze, może zarejestrować się telefonicznie. Drugą opcją jest nasza strona internetowa. Może też udać się osobiście do naszego punktu na Górczyńską 17 i zarejestrować się w rejestracji szczepień. Dane wskazują na to, że osoby zaszczepione trzecią dawką to praktycznie w ogóle prawie nie zachorowywują. O ile po zaszczepieniu dwoma dawkami łagodne przebiegi się uzyskuje i raczej jest małe prawdopodobieństwo hospitalizacji lub zgonu, o tyle po przyjęciu trzecich dawek w zasadzie prawie się ci ludzie nie zarażają. To są dane najświeższe z Izraela, gdzie mają dosyć dużą ilość zaszczepionych osób w ogóle i zaszczepionych trzecią dawką również. I 0,026% osób wśród obecnie stwierdzanych zakażeń to są osoby zaszczepione trzecią dawką. Myślę, że warto, ale to oczywiście każdy musi podjąć sam decyzję, bo w naszym kraju jest dużo emocji związanych ze szczepieniem. Emocji, które występują u nas w większych jakichś ilościach, aniżeli na całym świecie. Przynajmniej mam na myśli ten świat cywilizowany. Wydaje się, że warto się szczepić na grypę. Co prawda powikłania czy też bardzo poważne przebiegi grypy są ogromnie rzadsze aniżeli w COVID-zie. Tym niemniej zdarzają się również wśród osób młodych i takich pacjentów miewałem, którzy niestety zmarli na zapalenie płuc w przebiegu grypy. Mogą być też inne powikłania. Czasami te przebiegi, zwłaszcza dla osób starszych, osób obciążonych chorobami, kończą się rozwojem jakichś dodatkowych schorzeń, na przykład pojawiają się zapalenia płuc bakteryjne u tych pacjentów, kiedy chorują na grypę, nadkażają się i te przebiegi są ciężkie i wówczas ze względu na ogólny stan zdrowia ci pacjenci mają duże problemy, wymagają hospitalizacji. Także warto się szczepić, a także myślę, że na pewno nie ulega wątpliwości, że w grupach, które są związane z częstym kontaktem z ludźmi. Pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy sklepów, nauczyciele. Tam, gdzie jest dużo kontaktu z wieloma ludźmi, to też na pewno jest to bardzo racjonalne. I tak samo, jeżeli popatrzymy na zaszczepialność w krajach starej Unii, to no weźmy dla przykładu Niemcy, to tam się szczepi do 80% populacji na grypę. No u nas było wiele mniej, chociaż w tym roku jest większa zaszczepialność. Także myślę, że też warto. No bardzo dobrze. Dosyć okej, dobrze. Znakomicie, bez żadnych skutków ubocznych, wszystko dobrze. Dobrze, wszystko okej, bezboleśnie. Bardzo dobrze. Super, tu jest zawsze miło, panie są miłe i nic nie boli. Zaszczepiliście się Państwo w Mediraju? Potrzebujecie paszportu covidowego? Zapraszam na parter przy windzie do punktu informacyjnego. Wydrukuję Państwu papierowy paszport covidowy. Wszystkim chętnym oferuję plastikowy paszport covidowy, ponieważ jest trwalszy i wygodniejszy w użyciu. Wszystkich chętnych zapraszam. MediRaj. Zdrowiej z nami.